Orędzie noworoczne proroka Eliasza, o którym pisał Malachiasz, prorok w trzecim rozdziale od 22 wiersza. Tak mówi Pan Bóg: pamiętajcie o prawie mojego sługi Mojżesza, któremu na chorębie poruczyłem ustawy i zarządzenia dla całego Izraela. Oto ja poślę proroka Eliasza przed nadejściem dnia Pańskiego Dnia Wielkiego i strasznego i skłoni serca ojców ku synom ma serca synów ku ich ojcom, abym nie przyszedł i nie poraził ziemi przekleństwem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego obecne orędzie noworoczne z okazji nowego roku 2023 jest przekazane w Duchu i w mocy Eliaszowej, aby każdy z nas słuchający tego orędzia mógł przygotować się na wielki i straszny dzień Pański. Przede wszystkim życzę wszystkim słuchaczom, którzy słuchają te orędzie i odpowiedzą pozytywnie na treść tego orędzia, aby ten nowy rok 2023 skończył się dla nich wspaniale, to znaczy, aby ten Dzień Pański w tym roku 2023 przyszedł i aby osoby, które żyją w duchu i w mocy tego poselstwa przekazanego przez Eliasza, mogli wszyscy znaleźć się w nowej Jerozolimie w królestwie pana naszego Jezusa Chrystusa aby w tym roku skończyła się historia tego świata, to jest nasze marzenie i nasz cel na ten rok. Osiągnąć cel naszej wiary, zbawienie. Dlatego dołóż wszelkich starań, abyś tam znalazł się. Pierwszym najważniejszym poselstwem, które kieruje do nas Eliasz, czyli ostatni prorok, który przyjdzie przed wielkim i strasznym dniem pańskim, to znaczy przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa na sąd ostateczny, kiedy wszyscy żywi i umarli będą osądzeni według uczynków swoich. Jedni pójdą do życia wiecznego i wejdą bramami do Nowej Jerozolimy i posiądą na wieczne czasy nową ziemię i nowe niebiosa, a ci, którzy nie odpowiedzą pozytywnie na Boży apel skierowany do ludzi przez Eliasza proroka, będą wrzuceni do jeziora ognia i siarki. Obecnie chciałbym przypomnieć wszystkim wierzącym w Ojca i Syna i Ducha Świętego i słuchających tego przesłania, jak mają żyć na tej ziemi w roku 2023. Mają zachowywać prawo Boże, które Bóg własnym głosem ogłosił na górze choreb i to w wersji oryginalnej bez żadnych zmian w treści. Następnie Pan Bóg dał Mojżeszowi spisane te przykazania na dwóch tablicach kamiennych, a te tablice kamienne Mojżesz włożył do skrzyni przymierza, aby powietrzne czasy znajdowały się tam w tej skrzyni. Najgorszy z grzechów obecnego pokolenia jest bałwochwalstwo chrześcijańskie, a oto treść tych dwóch tablic kamiennych. Ja jestem Pan, Twój Bóg, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga Twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić, sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty. Czci Ojca Twego i Matkę Twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg Twój, da Tobie. Nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz mówił przeciw bliźniemu Twemu kłamstwa jako świadek, nie będziesz pożądał domu bliźniego Twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. Dodatkowo Jezus Chrystus powiedział w Ewangelii Mateusza rozdział 5 werset 17, Nie przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Wszyscy, którzy atakują Boży dekalok, rozwiązując przykazania i zmieniając przykazania, mają bardzo poważny problem i ci, którzy ślepo lub świadomie idą za tymi, co to robią, będą wrzuceni do pieca ognistego. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Jezus w innym miejscu powiedział: Łatwiej jest niebu i ziemi przeminąć niż przepaść jednej kresce z zakonu. Ewangelia Łukasza rozdział 16, werset 17. W piśmie świętym są trzy miejsca na początku, w środku i na końcu, które zakazują dokonywania jakichkolwiek zmian. Jest to surowo zakazane pod groźbą klątwy. List apostoła Jakuba rozdział 4 werset 12 podaje: Jeden jest zakonodawca i sędzia, ten, który może zbawić i zatracić. Pan Bóg dał prawa i te prawa należy przestrzegać i Pan Bóg będzie nas sądził z przestrzegania tych praw. Wyrok Boży będzie tylko jeden: zbawienie lub zatracenie. Nie ma innej możliwości. Słuchaczu tego orędzia apeluję do ciebie, abyś nie stracił tego wielkiego zbawienia przez lekceważenie Bożego Dekalogu. Objawienie rozdział 12, wiersz 17 podaje: "Zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie." Jest to symboliczna mowa: Smok, jako szatan i diabeł ze swoimi zastępami szatańskimi, atakuje niewiastę, która jest prawdziwym ludem Bożym. Jezus Chrystus powiedział: Zbuduje kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Szatan, nie mogąc pokonać kościoła Bożego, walczy w dalszym ciągu z tymi, którzy zachowują przykazania Boże i trwają przy świadectwie o Jezusie. Zachowujący przykazania Boże są obiektem szatańskich ataków, które to na ziemi rozpoczęły się już w raju Eden przy drzewie wiadomości dobra i zła, kiedy to szatan zadał sławne pytanie Ewie, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść, i doprowadził naszych pierwszych rodziców do upadku i od tego czasu mamy zło na ziemi. Jedyną bezpieczną drogą jest droga, którą szedł Jezus Chrystus, który jest drogą, prawdą i życiem, i nikt nie przychodzi do ojca jedynie przez Jezusa Chrystusa. Dlatego zrób ten najważniejszy krok w drodze do domu ojca, zachowuj przykazania Boże. Uczyń wszystko, aby być gotowym na przyjście Jezusa Chrystusa na sąd ostateczny jak to uczyniły mądre panny w przypowieści Jezusa. Pamiętaj o zakonie Mojżesza, bo. Każdy, kto popełnia grzech, i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu. Pierwszy list Jana, rozdział trzeci, werset czwarty. Oto przychodzę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, abym oddał każdemu według jego uczynków. Objawienie rozdział dwudziesty drugi, werset trzynasty. Chrystus przyjdzie na wielki dzień sądu. Odbędzie się sąd całej ludzkości i wszystkie narody, wszyscy ludzie, którzy żyli od początku stworzenia świata od Adama i Ewy, rozpoczynając aż po ostatnich ludzi żyjących w dniu przyjścia Jezusa Chrystusa. Żywi i umarli staną przed Chrystusem i odbędzie się sąd ostateczny. Chrystus oddzieli jednych od drugich jak pasterz oddziela owce od kozłów, i pójdą jedni do żywota wiecznego, a drudzy zostaną wrzuceni do jeziora ognia i siarki razem z szatanem i jego aniołami. Albowiem zapłata za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. List do Rzymian rozdział 6 wiersz 23 Drodzy słuchacze, to co słyszysz jest prawdą. Wybierz życie wieczne, a nie śmierć. Zawrzyj z Panem Bogiem nowe przymierze we krwi Jezusa Chrystusa, kiedy to Pan Bóg złoży swoje prawo w Twoim wnętrzu i zapisze go na Twoim sercu. Będzie Twoim Bogiem, a Ty będziesz należał do Jego ludu. Objawienie Jana wyraźnie podaje, bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. Rozdział 14, werset 7 Trwaj w roku 2023 w społeczności z Bogiem Wszechmogącym i bądź doskonałym. Wszechmogący Bóg niech Cię błogosławi Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zapraszam wszystkich na specjalny program przygotowujący na dzień Pański. Link do playlisty w opisie filmu.